Urząd Miejski w Gnieźnie rozpoczął nabór wniosków do stypendium kulturalnego imienia Sławomira Kuczkowskiego. W budżecie przygotowano na ten cel 2,5 tysiąca złotych, po które może sięgnąć każdy mieszkaniec. To nie jest jedyna pomoc, jaką otrzymuje taki stypendysta czy stypendystka, ponieważ my też pomagamy w projektowaniu plakatu, jeżeli potrzeba, w kolportażu takiego plakatu, w druku, jakieś zaproszenia robimy, więc generalnie otaczamy opieką taką osobę, żeby ten projekt jej jak najlepiej wypadł. Kto może się zgłosić do stypendium? No każda osoba, która mieszka, uczy się lub prowadzi w Gnieźnie działalność artystyczną i ma pomysł na to, aby zrobić dla Gnieźnia jakąś imprezę, jakiś projekt, koncert, wystawę lub jedną z wielu, wielu różnych rzeczy, które jeszcze można wymyśleć. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać stypendium? Przede wszystkim do 15 września złożyć wniosek wraz z załącznikami do Urzędu Miejskiego. Spokojnie sobie ten wniosek przeczytać, wszystkie załączniki wypełnić. Osoba może zgłosić się sama, jeżeli jest niepełnoletnia, to przez pełnomocnika prawnego, czyli przez opiekuna, a jeżeli nie chce zgłosić się sama, to może ją zgłosić organizacja lub instytucja zajmująca się kulturą. I potem 15 września prezydent miasta Gniezna powoła specjalną komisję, składającą się z przedstawicieli organizacji pozarządowych działających związanych z kulturą, też działaczy kulturalnych, działaczy instytucji kulturalnych, urzędników i oni razem decydują, kto otrzyma najwięcej punktów, a prezydent tą decyzję może, ale nie musi potwierdzić swoim podpisem i przyznać tej osobie stypendium. Mniej więcej 15 października powinniśmy wiedzieć, kto stypendium otrzyma. Stypendium jest przyznawane od 2020 roku. Po raz trzeci już prezydent miasta Gniezna ogłosił nabór na stypendium kulturalne imienia Sławomira Kuczkowskiego. Mamy nadzieję, że także dzięki temu stypendium gnieźnianie otrzymają super fajną imprezę, tak jak było to w przypadku poprzednich stypendiów. Przypomnę, że pierwsze stypendium to był koncert organowy w Katedrze Gnieźnieńskiej Krystiana Kleja i Sary Powagi, a drugie to był dwa występy taneczne dzieci, przygotowane przez dzieci. I to był projekt Klaudii Strzelczy, który można było oglądać dwa razy na deskach Gnieźnieńskiego Teatru. Projekt w ramach stypendium ma zostać zrealizowany w 2023 roku.